Cześć. Dzisiaj odcinek traktujący o narzędziach, które są przydatne w warsztacie każdego Majsterkowicza. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać wkrętaki roboczo nazywane inne niż wszystkie. Posiadanie tych wkrętaków, które Wam za chwilę pokażę, oczywiście nie jest niezbędne, ale zdecydowanie ułatwia życie. Dzisiaj, na przykład, Miałem za zadanie poszatkować kapustę, bo lubię tak zwaną surówkę chińską bądź wietnamską w sensie taką kupowaną w barach, gdzie jakieś tam dania chińskie bądź wietnamskie są serwowane. I miałem dosyć po 15 minutach walki z nożem, próbując drobno poszatkować kapustę. Od razu po skończeniu szatkowania poszedłem do laptopa i wyszukałem odpowiednią szatkownicę i takową dzisiaj zakupię. Podobnie jest z tymi wkrętakami, które wam pokażę. Nie są niezbędne, da się bez nich żyć, ale zdecydowanie ułatwiają pewne czynności, o których za chwilę wam opowiem. To co widzicie przed wami, to jest rozebrane gniazdko elektryczne i rozebrane. Akurat to jest jakaś podstawka od Prawdopodobnie, jeśli dobrze kojarzę, albo przekaźnika, albo. No możecie sobie poszukać e, albo od e, jakiegoś stycznika, ale pewnie od jakiegoś przekaźnika wziąłem, spółki tak zwanej u mnie w pracy pożyczyłem, e, żeby Wam pokazać i powiedzieć kilka zdań na przykładzie e, tych dwóch elementów. Zastanawiacie się pewnie, co te dwa elementy mają ze sobą wspólnego. Przyjrzyjcie się gniazdku elektrycznemu. Przyjrzyjcie się, załóżmy, że jest to podstawka, i myślę, że już większość z Was zauważyła, że mają cechy wspólne. Tymi cechami wspólnymi są dosyć nietypowe śrubki. Jeśli przyjrzymy się gniazdku elektrycznemu, to zobaczycie, że mamy przynajmniej dwa rodzaje. Pozwólcie, że wezmę jakiś wskaźnik mamy płasko-krzyżowe, takie powiedzmy standard typowy Philipsowy, no może typowy nie, niekoniecznie, bo mamy mieszaninę dwóch standardów i mamy tutaj takie z delikatnymi nacięciami, czyli można by powiedzieć, że to jest mieszanina tak zwanego positive drive z zwykłym płaskim wkrętakiem. Podobnie sytuacja wygląda tutaj. Tu mamy jeden standard śrubek. Pozwólcie, że będę to nazywał śrubkami. Nie wkrętami. Tu mamy powiedzmy skrzyżowanie płaskiego i positive drive. O co w tym wszystkim chodzi? Przez wiele lat byłem pewien, że obcując na co dzień. Z gniazdkami elektrycznymi, może nie do końca na co dzień, ale od czasu do czasu gdzieś tam przy remoncie trzeba było rozkręcić gniazdko i zawsze zastanawiałem się, jakim wyborem jest, czy lepszym, czy gorszym, wybranie gwiazdkowego wkrętaka, czy płaskiego do wykręcania bądź przykręcania tego typu śrub. Wiele lat minęło i żyłem sobie w pewnej nieświadomości, myśląc wciąż, że to jest ukłon wszystkim majsterkowiczom, elektrykom i nie tylko, polegający na tym, że czy weźmiemy wkrętak gwiazdkowy, czy weźmiemy wkrętak płaski, zawsze będziemy w stanie wkręcić, wykręcić daną śrubę. Tak. Oczywiście pamiętając o tym, że Mamy dwa standardy, jeśli chodzi o wkrętaki zwane gwiazdkowymi. Jakiś czas temu, nie powiem, że to było 10 lat temu, zacząłem gdzieś tam oglądać jakieś filmy, poradniki, i jak to w życiu bywa, przez przypadek zobaczyłem wkrętaki inne niż wszystkie. Wkrętaki, które są dedykowane właśnie do tego typu śrubek. Jak one wyglądają? Wyglądają w ten sposób. To nie jest reklama y, dokładnie konkretnego tego producenta. To jest tylko y, pokazanie przeze mnie Wam tego standardu. Tak jak widzicie, jest to właśnie skrzyżowanie wkrętaka płaskiego, akurat w tym wypadku z tak zwanym Positive Drive. To jest... Mogę Wam pokazać oczywiście, tak jak wspomniałem. To nie jest żadna reklama, nie mam za to płacone. Od jakiegoś czasu, odkąd trochę, powiedzmy, lepiej mi się powodzi, nie jestem już wskazany na zakup tego typu narzędzi, które też swoje przeszły, które też się sprawdziły, którymi też można wkręcić, wykręcić. Natomiast po prostu... Stopniowo od dobrych kilku lat kupuję sobie narzędzia trochę lepszej klasy, co oczywiście też nie zawsze jest rzeczywiście dużo lepszym wyborem. O tym Wam kiedyś opowiem, pokażę Wam na przykładzie. Na niektórych narzędzi, które są dosyć wysokiej klasy, a wcale nie są takim ajwajem i, i właśnie wbrew pozorom czasami te tańsze narzędzia nie są wcale dużo gorsze. Niemniej jednak akurat te narzędzia tej marki wzorniczo mi się bardzo podobają i tak jak możecie zauważyć, również tutaj mamy drugą wersję, drugi rozmiar wkrętaka do śrubek, jak ja je nazywam, płasko-krzyżowych. I teraz oczywiście musimy pamiętać o doborze odpowiedniego rozmiaru do śrubki, i tutaj, tak jak widzicie, pojawia się dylemat, zresztą taki sam dylemat miałem i ja, zakupując te dwa wkrętaki, czy kupić w wersji w tak zwanej Philipsowskiej, czy kupić w wersji Positive Drive. Oczywiście, jak typowy Polak, zdarzało mi się odkręcać wkręta, wkręty czy śrubki. Yy, tak zwane positive drive zwykłym gwiazdkowym wkrętakiem oczywiście ktoś powie, że to jest zbrodnia, ale często jest tak, że e, trzeba wykonać robotę niekoniecznie e, skupiając się nad niektórymi rzeczami, czynnościami, które mogą być nie do końca właściwe, a które tak naprawdę nie mają z punktu widzenia praktycznego żadnego znaczenia. Oczywiście e, po to są te standardy, żeby dokręcać odpowiednie śrubki, wkręty z odpowiednią siłą. Każdy z tych standardów, czyli powiedzmy Philips Positive Drive, ma swoje plusy i minusy, wady, zalety. Natomiast mniejszym złem jest nawet użyć nieodpowiedniego wkrętaka, powiedzmy krzyżowego. Niż próbować, ale o odpowiednim nazwijmy to rozmiarze, niż próbować jakimś wkrętakiem nawet dobrym, czyli czy to positive drive do śrubki, positive drive czy wkręta, ale za to o nieodpowiednim rozmiarze. Nie wiem jak wy, ale ja mam to do siebie, że dosyć często dobieram wkrętaki za małe i muszę sięgnąć po drugi wkrętach, żeby ten rozmiar był prawidłowy. Podobnie jest tutaj oczywiście też z tymi, z tymi, się zastanawiam, ten to będzie dużo za duże, Z tymi śrubkami tutaj jeszcze pokażę Wam jedną zaletę, akurat tej marki, w różnych wykonaniach, nazwijmy to w ten sposób, jeśli porównamy te wkrętaki ze sobą. Niestety dzisiaj siedzę tyłem do e, słońca, kręcę wyjątkowo w ciągu dnia, więc to oświetlenie jest takie, jest, i od razu widzicie problem z tak zwanym autofokusem. Dramat. E, o co chodzi, może pokażę to troszkę dalej, może uda się ten autofokus y, złapać. Tu mamy e, grubsze. Y, grubszą izolację. Tu mamy cieńszą i szczególnie tam gdzie w jakichś szafach mamy za zadanie grzebać, to ta cienka, cieńsza jest zdecydowanie bardziej przyjazna dla użytkownika. Jest, tak jak widać, praktycznie grubości podobnej jak końcówka wkrętaka, więc możemy dostać się w miejsca trudno dostępne. Tak jak Wspomniałem, bez tych wkrętaków oczywiście da się żyć, da się pracować, niemniej jednak, tak jak wielokrotnie już Wam mówiłem, czasy komunizmu się skończyły i czasy, gdy mieliśmy jeden uniwersalny wkrętak do wszystkiego, czasami zdarzało mi się płaskim wkrętakiem odkręcać gwiazdkowe. Wkręty, czasami nacinając je, żeby były płaskie, czasami po prostu bardzo małym płaskim wkrętakiem szarpałem się z jakimiś gwiazdkami, ale to wynikało z tego, że za starych czasów było tylko kilka narzędzi i tak jak też Wam wielokrotnie wspominałem, oglądając programy Adama Słodowego, uzmysłowiłem sobie, że jednak można kupić narzędzia, można sobie ułatwiać pracę. Oczywiście kwestia dostępności pod koniec tak zwanego komunizmu, kwestia jakości i jeszcze kwestia ceny czasami pozostawała poza moim zasięgiem, ale później jak już wchodziły jakieś tam telewizje satelitarne, gdzie można było oglądać różne programy poradnikowe z zagranicy, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. To okazywało się, że można uciąć płytę meblową bez jej postrzępienia, można było e, przyspieszyć pracę używając wkrętarek. No ale, jak to się mówi, to wszystko e, wymagało posiadania odpowiednich narzędzi i powiedziałem sobie, że jeśli kiedyś mnie będzie stać, będę starał się kupować odpowiednie narzędzia do odpowiednich czynności żeby po prostu ułatwiać sobie życie i przyspieszać tą pracę. Tak więc wszystkim tym, którzy od czasu do czasu potrzebują wykręcić gniazdko, wkręcić gniazdko, polecam tego typu wkrętaki, bo jednak ułatwia to życie. Wkrętak siedzi pewnie, nie niszczymy śruby, bądź, no, tak jak wspomniałem, ja nazywam to śruby, można szybciej, można więcej i można lepiej dokręcić śrub. Tak jak wspomniałem, nie niszcząc ich łbów, bo bardzo często wszyscy ci, którzy czy majsterkują, czy wykonują pewne rzeczy w domu, i nie tylko w domu, oczywiście w pracy zawodowej również, zauważają, że śruby są coraz gorszej jakości. I to już nawet kiedyś mówiłem, że są wykonane z plasteliny, teraz już jest coraz gorzej. Powiem Wam szczerze: w tym tygodniu mieliśmy taką ciekawą sytuację. Nowy kolega w pracy, którego szkole miał za zadanie w komorach laminarnych zdemontować gniazdka elektryczne jedno jeśli można tak powiedzieć. I zrobić gniazdka elektryczne podwójne, zamontować w tych komorach. Co się okazało? Przyszedł do mnie po chwili, mówi: Słuchaj, Rafał, zobacz, jakoś tak ta śrubka nie chce się wkręcić. Okazało się, że śrubka jest ani trójka, ani czwórka. Zmierzyłem słówniarką, ma 3,5. Mówię o co w tym wszystkim chodzi. Zamiast trzymać się standardu jednego, producent wpakował śrubki 3,5. Chcąc ratować śrubkę, mówię, poszukam gwintownika narzynki, ewentualnie przegwintować sam gwint, żeby wkręcić inną śrubkę. Okazało się, że wszystkie śrubki, które my mamy u siebie, e Powyżej dwójki są standardowe, czyli dwójka, trójka, czwórka, piątka, natomiast takiej wartości 3,5 nie było. I teraz stanęliśmy w tak zwanym rozkroku. Dobrze, że gniazdek było więcej, bo ani nie mogłem przegwintować, ani na szybko nie mogłem znaleźć śrubki innej, żeby można było ją zastąpić. Pytanie skąd ten standard, dlaczego taki standard ktoś zastosował, nie wiem. Fakt, że hmm, nie siedzę jakby w e, stricte w samych, samych czy gniazdkach elektrycznych, czy szafach e, z automatyką. Od czasu do czasu tylko naprawiam coś w tych szafach, coś wymieniam, ale tak jak powiedziałem, w sumie nigdy nie mierzyłem śrubek. A tutaj w gniazdku elektrycznym ktoś zastosował 3,5 średnice śrubki. Tak jak zawsze mówię, człowiek uczy się całe życie. Uczę się ja i wam chciałem pokazać właśnie tego typu wkrętaki. Oczywiście, jeśli dobrze poszukacie, to kilka firm, również tych tańszych, produkuje tego typu wkrętaki. Jeśli macie od czasu do czasu konieczność pogrzebania, czy gdzieś tam w jakiejś szafie, czy to właśnie w, podczas remontu, wykręcając gniazdko, nie chcąc zniszczyć śruby, można zakupić sobie takie wkrętaki i ułatwić sobie pracę. Oczywiście, robiąc jednak od czasu do czasu remonty w urządzeniach, które mają w sobie sporo automatyki, mają w sobie różne elementy wykonawcze i nie tylko, jednym właśnie z etapów wykonania przeglądu jest dokręcanie tego typu. Śrubek. Oczywiście, dobre elementy mają podane momenty, z którymi te śrubki powinny być dokręcone. Ale powiem Wam szczerze, chyba w Polsce nie widziałem żadnego, nazwijmy to, nie wiem, automatyka czy elektryka, który chodziłby z wkrętakiem tak zwanym dynamometrycznym. Aczkolwiek to też nie jest tak, że wszystko widziałem i w 100% mogę ręczyć. Najczęściej przychodzi czy to elektryk, czy automatyk z narzędziami, i właśnie posiada zwykłe wkrętaki. Bądź też tak jak Wam przed chwilą pokazałem, pokazałem te wkrętaki, które są tak zwane płaskokrzyżowe. I po prostu jeśli trzeba, wkręci, wykręci. I A raczej nie spotkałem się z tym, żeby ktoś używał wkrętaków dynamometrycznych. Przy okazji, jeśli jesteśmy przy tego typu elementach, kiedyś porozmawiamy sobie o tulejkach, tak zwanych kablowych, popularnie zwanych, o zaciskarkach i opowiem Wam z mojego doświadczenia, dlaczego to te tulejki warto stosować ba nawet wręcz powinny być stosowane ale też pokażę Wam i opowiem, dlaczego te tulejki nieprawidłowo Zastosowane są gorsz, czymś gorszym niż na przykład pocynowanie zwykłego przewodu i włożenie go bez tulejki. Tutaj, oczywiście, za chwilę mogą pojawić się głosy stary. Co ty opowiadasz? Nie powinno się cynować przewodów, e, tylko stosować właśnie tulejki. Ba, ja wam powiem coś więcej. Ja nawet e, zdarza mi się tak że zarówno zaciskam tulejki, jak i potem je zalewam cyno. I też oczywiście zdania, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, są bardzo mocno podzielone. Ale podobnie jest z zaciskaniem tak zwanych konektorów na przewodach, takich typowych płaskich chociażby konektorów. Ostatnio właśnie przy okazji robienia tych gniazdek kolega, który po zaciskał te konektory Okazało się, że nie do końca z taką siłą, bo też może i przewody nie do końca były takie, jakie powinny być, więc zadecydowałem, że polutujemy, zalejemy cyną te przewody. Kolega to zrobił, ale jak zacząłem sprawdzać, jak on je pozalewał, okazało się, że można było je bardzo łatwo wyrwać. W związku z czym ani nie trzymał zaciśnięty konektor na przewodzie, ani nie był dobrze przylutowany, więc opowiadam Wam o tym, mimo tego, że za chwilę będzie dużo sprzeciwów, że to dowodzi jednemu do konkretnego zadania. Trzeba mieć odpowiednie narzędzie i odpowiedni chociażby przewód elektryczny. Jeśli nie ma Takich możliwości, to trzeba niestety zrobić tak zwane druciarstwo. Ale to druciarstwo musi być też w sposób przemyślany zrobione, po to, żeby efekt tego druciarski, druciarstwa był taki, jaki powinien być. O tych druciarstwach poopowiadamy sobie innym razem. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Do kolejnego odcinka. Cześć.